Tadeusz Miciński, ksiądz Faust, rozdział 10. Zniszczenie Messyny. Okręt nasz, którym płynęliśmy do Indii, został mocno uszkodzony na rafach wulkanu Stromboli, gdzie go rzuciła burza szalejąca w przeddzień Bożego Narodzenia, roku 1907. Wszyscy, a było nas siedmioro, posiadłszy w sposób rozległy i możliwie głęboki wiedzę zachodnią, doznaliśmy przeświadczenia, iż poza życiem ludzkim kryje się świat mało lub wcale niedostępny naszej świadomości. Jechaliśmy do Indii, by tam z mahatmami w Himalajach podzielić się wiedzą. Wyczekiwaliśmy, że oni nas wtajemniczą w możność wysyłania swego sobowtóra na dalekie przestrzenie, w możność poznania wyższych stopni swej jaźni. Na koniec chciałem uzyskać jeszcze drogę dla mych osobistych przeświadczeń dotyczących Lucyfera. Miałem dane mniemać, że jak Chrystus rządzi w sferach religii naszych uczuć, tak Lucyfer jest królem naszych jaźni w dziedzinie wiedzy. Jednego wieczoru rozmyślałem nad dziwną miłością, którą zapłonąłem do Begleniczy. Sunął się na taras ksiądz Łącki, staruszek z Ukrainy, który miewał nadzwyczajne wizje. Przechylił się nad ciemną otchłanią, gdzie migotało miasto, i rzekł: widzisz tam ruiny i cmentarzysko. Ci materialni, w zmysłowości uciechach zatopieni ludzie nie słyszą głosu przeczuć. Widzisz zawieruchę astralną? Co to ma znaczyć? Rzekłem, przejęty głosem wzruszonym księdza. Widzisz go? Straszliwy jest, przysięgam. Wy, którzy wdzieracie się w regiony lucyferyzmu, wezwaliście jego żywiołu. Dlaczego miasto ma ginąć przez was? Uciekajcie! O, jak płomienny wzrok jego wchodzi w czeluście Etny i wytrząsa stamtąd skrzydłami ku wam. Księże Łącki, rzekłem, uspokój się. W moim pokoju znajdziesz wodę i sok z granatów. Mój dobry, śnisz, widzę, na jawie. Niechże ksiądz uspokoi się nareszcie, rzekłem surowo. Ale on przechylił się nad tarasem, tak że go musiałem trzymać, i krzyknął: burę masy płyną tu, masy astralne, przeryte błyskawicami krwawymi. Ona jest w aureoli z trzech barw: rubinowej, szmaragdowo-zielonej i modrej. Wzbudza miłość Lucyfera, sięga w jego królestwo. Oddal się, oddal! Księże Łącki, idź ze mną do mego pokoju, połóż się. Ale on pchnął mnie silnie i patrząc w głąb rozognionym wzrokiem zakrzyknął: nie pozwala ci widzieć twoja nadmierna umysłowość. Miasto całe zginie za chwilę. Idźmy w dzwony uderzyć. Niepokój nie o siebie wstrząsnął mną. Nie mogłem jednak uwierzyć, że grozi niebezpieczeństwo Messynie ze strony Lucyfera. Wszedł służący i podał mi list. Był od Begleniczy. Żąda, abym się stawił o północy w jej salonie. Pisała, że Lucyfer ją miłuje w stopniu bezmiarów. On ją poniesie w lasy na stokach wulkanu Aconcagua. Tam nad najgłębszym morzem przeżyją wszystko, co może dać zaświat. Lecz aby ją uczynić swobodną, mroczny duch musi tej nocy zabić zarówno Konrada, jak córkę Imogenę. Imogena miała lat 16. Mieszkała w klasztornej celi na trzecim piętrze nad matką. Wiedziałem, że zachodzą między nimi dramatyczne starcia. Imogena piękną była, lecz to nie wchodziło w krąg moich pobudek. Od czasu, gdy przyjechaliśmy do Messyny, unikała mnie. Zamknięta w klasztorze, oddała się modlitwom czy rozmowom z duszami, które oglądała w kryształowym szmaragdzie.
Z tarasu widziałem, że Imogena chodzi po ogrodzie. Rwała wysokie białe kwiaty. Białe kwiaty w ogrodzie klasztornym. Kochała bowiem śnieg nad wszystko. Chciałem Imogenę przyzwać telepatycznie, ale nie wyczuła mnie. Mistyka moja nie była snem szklanym. Ja, niby ciężko okuty w żelaza czarne rycerz, szedłem po górach duchowego realizmu i w kuźnicy, przy ogniu kraterów podziemnych, wykuwałem mosty życia nowego. Chrystusa nie wyrzekłem się. Chrystusa miłowałem. Wtem głos wewnętrzny kazał mi obudzić miasto. Szybko zbiegłem do małego domku Konrada. Ledwo otworzyłem jednak drzwi, stanąłem jak wryty. W pokoju laboratoryjnym nie było nikogo, ale sejsmograf kreślił linie, o których nie mogło być wątpliwości, że znamionują trzęsienie ziemi. Zakreślone na papierze słowo Terre i ktoś miał dokończyć motto, przy czym ostatnim wysiłkiem zrobił cyfrę 5. To zapewne oznaczało godzinę wybuchu potwornego nieszczęścia. Na stole leżał otwarty list begleniczy, w którym oznajmiała Konradowi, że jutro go opuści. Niechybnie demonizm walczył w nim i Konrad nie chciał ocalić miasta, aby pogrzebać wszystko, co ukochał – klasztor. Salon był ciemny. Zawołałem begleniczy. Ujrzałem jej postać, zapala świecę, otwarła okno. Wzywa mnie i zaczyna grać Potępienie Fausta. Spytałem, gdzie jest Konrad i Imogena. Wtem ona wzięła krucyfiks i kazała mi przysiąc, że będę ją miłował aż do grobu i za grobem jeszcze. Odrzekłem, że nie uczynię nic, co mogłoby szkodzić lub zasmucić Konrada i Imogenę. Podała mi kryształowy szmaragd, którego używała Imogena do wizji. Patrz tam! Może to autosugestia? Zatem użyj bezdrutowego aparatu, który daje kinematograficzne zdjęcia z osoby złączonej z tokiem, ale nie ujrzysz psychicznego wnętrza. Podszedłem do aparatu. Ujrzałem Konrada pijącego wino wśród kokot publicznego domu. Jedną z nich, bez wątpienia już w rozwiniętym stadium Luesu będącą, otaczał szczególnymi względami. Kiedy ja, zachwiawszy się, uderzyłem głową o mur, beglanicza wzięła mnie za rękę i rzekła: nie troszcz się o świat. Patrz, jak cudownie spędzają czas moje zakonnice, oczekując końca świata. Radość, zdaje się, podnosiła je nad ziemię. Tak radowały się, że to już, że już zbliża się chwila, gdy Chrystus je przyzwie w dom ojca swego. Tu jest ich przełęcz, rzekła, zgadując moje myśli. Tu mogą iść tylko za Chrystusem lub za szatanem. A ty? Spytałem. Jam już jest bezgranicznie wolna i pewna jestem mej nieśmiertelności. Byłeś moim mistrzem dotąd, lecz serca swego nie możesz oderwać od współczucia życiu, a dla mnie to wszystko już jest maja. Stanęliśmy w kościele oświetlonym błękitem płomienia. Damy i kawalerowie, mniszki w habitach i księża tańczyli wyuzdane, perwersyjne, choć pełne wytworności, stylowe tańce. Wszyscy powitali beglenicze jak królową, lecz ona nie dbała o nich. Podeszła do ołtarza, jednym ruchem ręki, strąciwszy za siebie futro, ukazała się naga. Dobyli noży i szpad. Zaczęli z furią walczyć. Nawet zakonnice wmieszały się do zaciekłego boju. Niby kapłanki Shiwy zaśpiewały pieśń złowieszczą. W mroku kościoła ujrzałem dalekie światełko. Miałem przed sobą gromadę ludzi oświetlonych lampą. Wykonywali rodzaj murzyńskiego tańca z wściekłym bezwstydem. Zdawało mi się, że widzę głowonogów, które zeszły się w zatoce głębokiej między skałami. Wicher leciał od morza z siłą gwałtowną. Z okna wieży rozpościerała się przepaść w dół. To jedyne wyjście. Imogena rzuciła mi wtedy zdanie jedyne. Odwalić musimy kamień z grobu. Spojrzałem na zegarek. Serce mi bić ustało. Zbliżała się godzina 5, więc nic już miasta nie zbawi.
Ujrzałem teraz otchłanną różnicę między Lucyferem a Chrystusem. Lucyfer wywoływał wiedzę jaźni i gasił ją w czeluściach żądzy, egoizmu, zwątpienia, zgonu i nicości. Chrystus w tym piekle mroków, użyźnionym magnetyzmem wysiłków, męki i tęsknoty, rzucał błękitny promień królestwa jasnowidzeń dla świętych obcowania. Wśród zmierzchu Boży żdy ziemi szedł promień usynowienia przez moc wyższą niż zgon. Nieszczęsne miasto zatrzęsło się od huku fal, które je zalewały. Runęły mury łączące wieże z klasztorem. Byliśmy zamknięci jak w gołębniku, 100 stóp nad ziemią.